Kochani, kochani, mamy tutaj z nami panią Dorotę Kamińską. Tutaj, tutaj jest Dorotka. To jest ta pani, która będzie miała 5 marca prezentację na temat nowej homeopatii, ścieżkami przodków do terapii współczesnych. Także kochani, przybywajcie również tłumnie na to wydarzenie. Możesz coś powiedzieć? Nowa homeopatia rozwija się przede wszystkim w Niemczech i w Hiszpanii. A ja się zajmuję grzebaniem im dalej, tym lepiej, czyli grzebaniem w archeologii i przeniesieniem z określonych miejsc i również w oparciu o tatuaż takich metod, które służyły kiedyś człowiekowi w procesach uzdrawiania i które mogą mieć zastosowanie, mnie tam bije, w naturopatii, ponieważ ja również jestem naturopatą. Także będę się odwoływać do człowieka z lodu sprzed 5000 lat i współcześnie, jak działają symbole nanoszone na ciało ludzkie, które leczą wszystkie części ciała od poziomu komórkowego do organów i które mogą być, ich wibracje przekazywane za pomocą transmisji wodnej. A Dorotka na pewno powie nam jeszcze o kwestiach tajemnicy jaskini Obłazowej oraz innych jaskiń. Niestety na ostatniej konferencji nam zawiódł sprzęt i nie mamy pełnego nagrania, więc będzie możliwość wysłuchania Dorotki na tym spotkaniu. I jeszcze co chciałem powiedzieć, to zrobimy kakao metodą ekwadorską. Znamy przepis, który funkcjonował od 13 tysięcy lat wstecz temu, ale zdradzimy go dopiero na spotkaniu, więc zapraszamy, jak ktoś jest zainteresowany do bycia z nami. Natomiast tutaj zrobiliśmy eksperyment z wodą, gdzie ta kapsułka się w całości rozpuściła, włącznie z tymi kryształkami w środku, z witaminą, od razu się pięknie rozpuszcza w zwykłej kranówie, a cóż dopiero tak w środku. Tutaj mogę powiedzieć, że w momencie, kiedy się projektuje jakby suplement diety, bo tak można powiedzieć, to trzeba, przynajmniej powinien każdy założyć, że produkt ma być najlepszy od samego początku do samego końca. Więc witamina C, tak jak mówię, jest 100% czystości. Następna jest kapsułka. Na rynku jest dostępnych masa różnych kapsułek, ale korzystam z tej, która jest najnowszym osiągnięciem, czyli kapsułka z pól lanu. Jest to kapsułka robiona z tapioki przez bakterie i w całości, bez żadnych dodatków chemicznych, jest formowana w kapsułkę. I to jest właśnie przewaga tej witaminy nad innymi. To, zresztą w procesie technologicznym jest to około 8 razy droższy. Mhm. Także to są wszystko, każdy detal jest tutaj ważny po to, żeby końcowo osoba, która będzie korzystała z witaminy, miała produkt naprawdę najwyższej możliwej jakości. I to jest właśnie taki produkt najwyższej możliwej jakości na dzień dzisiejszy.